Uważam, że jestem w top 30 fotografów ślubnych w Polsce. No nie, no, to na pewno nie. I dałeś delete, bo uznałeś, nie no, to jest za grube. Czy miałeś taką sytuację, że jednak taki odważny fotograf pokazujący tyle absurdu jednak wydygał? Słuchaj, Dawid, no zdarzają się sytuacje, które no już przekraczają jakby... Wiesz, ja nie chcę ośmieszać nikogo. Czy po oddaniu zdjęć czujesz niepewność, że klientowi coś się nie spodoba? Czy się nie spodoba? W sensie zawsze mam stres.